Hej, witam w serwerze o nazwie Polskie Daisy. Polskie Daisy. Najpopularniejsza nazwa. Mam nadzieję, że będzie sporo graczy. Serwer Polskie Daisy. Jeszcze pewnie zostanie zmodyfikowana nazwa. Przedstaw prototypową produkcję, bo nie wiem, czy to już jest faza wyjściowa, finalna. Wiesz co, jeszcze będzie dużo, dużo, dużo rzeczy zmieniać. Chociaż poprawiłeś większość, bo tak jak na poprzednim serwerze, tak jak to nagrywałem parę miesięcy temu, to były lagi, których teraz już nie czuć, bo normalnie Tak, mam te właśnie 80 FPS-ów, tak wczoraj, w sumie to widać. no wczoraj udało mi się te lagi naprawić i z powrotem dodałem sobie samobrania CJ'a, bo według mnie jest to zarąbiste naprawdę. Co do zmian, które nadejdą, to może na końcu powiemy, co teraz No, przedstawimy, to co pewnie. jest. A Czyli więc, do no. skinów, czy bardziej do krajobrazu? Wiesz co, ja tu będę wszystko może mówił. No jasne, nie ma problemu. No to tak. Panel na górze mamy debug monitor, włączamy F6, panel zwykły. Sorry, to jest To będzie wersja widoczne pojazdu. tylko u Versusa, bo ja tu mam problemy z tymi przyciskami i nie mogę tego jakoś w żaden sposób ujawnić. Więc u Versusa perspektywy to będzie pokazane. Zresztą jak będziesz mógł, to podasz mi kanał, a będzie on w opisie. No, no to dobra, no to tak, tutaj mamy panel F5. Wyłączamy i włączamy. Ikonki wyłączamy F3, także wszystko można wyłączyć ładnie, żeby nagrać jakiś zwiastun, czy co tam kto będzie chciał. Ekwipunek jest standardowy. Ja tu mam giwnięte większość rzeczy, które będę pokazywał. Nie są to wszystkie, ponieważ do panelu giwania nie dodałem sobie wszystkich rzeczy niestety, no ale trudno. Dobra, to lecimy od broni. Ty, Skorpio, jakbyś mógł dostać to koło mnie, to będziesz pokazywał tę broń, co będę Tak, wy... kamerę oddaliłem jeszcze specjalnie w grze, żeby więcej było widać. Tak. M4A1 CCO, Tak, przybliżam się. HWS, Jak coś, to stoję za AKE, tobą. O no kurde. widzę, AKS74PSO, Czekaj. Dobra, było pokazane. Jest. 74GP, 107GL, PVS4, według mnie naprawdę jest fajna broń. Nie wiem, mógłbyś ustawić jasność serwerową, bo ja widzę kształty broni, ale te kolory to tak średnio. Wiesz Chociaż co, i bo tak może masz tam większość. w ustawieniach na graficznych na 16 bitów ustawione. Na 16x, tak? Tak, ja ci tam wszystko powiem po nagraniu. A dobra, zresztą i tak będę gdzie po kształcie widać różnicę i ewentualnie jakiś kolor No. ciemnozielony to się zobaczy, ale nie wszystkie. Ewentualnie Dobra. kolor kolby. Tutaj macie G36K Camo, AKS Gold, czyli najlepsza praktycznie broń na serwerze. Z karabinów G36. Aha, G36 było pokazane jako graty, ale taki szczegół. Nie wiem dlaczego. Ja tak Później się to ogarnę. widziałem. Dobra. Tutaj mamy PKP. Tutaj mamy AUG. M200. Kurde. Ej, wyrzuciłem. M240. No widać, ciężką RPK. broń, RPK, dobre. Trochę, Ajdź. niektóre bronie z BF-a mi się przypominają przy No, okazji. możliwe. Tutaj mamy PKMA i krowy, jak widzicie, nie mają po 100 ammo w magu, tylko po 45, żeby nie było takiego za rozpierdziela za bardzo na serwerze, że kurde, ktoś tam znajdzie na array 2 magi do krowy i już ma 200 ammo. Tutaj mamy MK48, M249, To też mi się słyszało. CZK. A no teraz snajperki. I tutaj mamy tak, do CZ-ki mamy taki celownik, że ja tu stanę tak, żeby A ci widział to wiesz, wszystko. mógłbyś też wyrzucić mi tą broń i pokazać. Dobra, to ja ci tu będę wyrzucał. Tu jest CZ-ka. Dobra. To najpierw ja zaprezentuję te wszystkie, to pokazuj to moje. Tutaj mamy AS50. Tylko jeszcze amunicja by się przydała, żebym mógł w ogóle ten Aha, celownik pokazać. dobra. Tutaj mamy DMR-kę. KVS-kę. Kurde, jakieś Ona jest naprawdę gigantyczne to fajna. bronie. No. Tutaj mamy M24. A to w sumie wyrzucę tą CZK. M107.
Czyli broń najlepsza na serwerze zabiera 70 tysięcy krwi. Chyba Naprawdę. zadaje. Zadaje. Bardziej. No. I tak, jest ją ciężko strasznie znaleźć, także nie macie się o co bać, że przeciwnik coś w tym stylu będzie miał. SVD Camo. O kurde. I M40A3. Ty, jeszcze z takim skinem leśnego kostiumu, tak? Tak. Tutaj mamy MP5. Jak widzicie, nie ma MP5 w ręce, także ona mi się pojawia na spodniach, przy spodniach. To jest naprawdę fajne. Tak samo jest z resztą broni. A to zaraz, to skoro mamy założoną broń podstawową i główną, to i wszystko tam... widać. A no to właśnie tego nie było w ogóle. Wydaje mi się przynajmniej, że polskich nie było. No tak. Tutaj mamy lornetkę, celownik z niej jest taki. Tutaj Skorpio możesz pokazać nawet. A, to lornetkę. Ona ma tam skin aparatu normalnie, ale to jeszcze będzie zmieniane, bo to serwer jeszcze nie jest bo coś skończony. Bo tej lornetki nie idzie podnieść. O, masz. Pykło. Już. Dobra, mam... okej. Okay. No, celownik jest taki jak ze snajperki. Ale to chyba o to chodziło, nie? No. Tutaj mamy tak, Tactical Kask, jest to najlepszy kask ogólnie, jaki możesz znaleźć. O, przy okazji znaleźć. Dzięki tej lornetce będę przybliżał pokaz skinów na górze i ewentualnie niżej, jeżeli będą takie. Ale ja sobie, kurde, zapomniałem zatrzymać pobierania i pięknie skaczę. Tu mamy kask motocyklowy. Jak coś to im pokazuje w tej chwili. Dobra. Przez lornetkę. Tutaj mamy zwykły kask. Camouflage kask. Z pozycją się trochę męczyłem, żeby nałożyć na głowę. Jak widzicie, tu jeszcze nie jest tak w 100% dopracowane, ale myślę, że wam to nie będzie przeszkadzać. Ważne, że fajnie to siedzi tak z tyłu i z przodu mniej więcej. Maska dla głowy to jest coś dla snajpera. Muszę cię zaskoczyć. Kliknąłem lewym przyciskiem i nagle zniknęło i... Tak, wyekwipuj sobie. Tak, wiem, bo z lornetką nie naprawiłem tego niestety, ale wyekwipuj sobie i marzę dalej. A jest, dobrze. Tutaj mamy kamizelkę, tak. Jest ona jedną ze słabszych, podstawowa kamizelka w serwerach. Tutaj mamy taką samą, tylko że niebieską też, ona jest słaba. I tu znowu coś dla snajpera. Także jeżeli się ubierzecie na zielono, to super to ale wygląda. Ale w wizualności jest różnica tego wyglądu. Wiesz co, ona jest u ciebie, dlatego że masz na 16 kolorów. U mnie jak to obejrzysz, będziesz miał, no, zobaczysz jak to fajnie wygląda. Ale nie no, na razie zostaje przy 16 dobra. Ustawieniu. Kolejna kamizelka, ona jest słabsza. Ale kamizelka trochę wygląda jak, nie wiem, prawie że rakietnica. Że miałem na myśli silnik rakietowy. Taki do odlotu. I jest ona najsłabszą kamizelką. Tutaj mamy kamizelkę SWAT. SWAT jest. Na guziki specjalnie. Police. Jest. Taka bardziej prasówka niż policyjna. CSK. I najlepsza kamizelka na serwerze Rocket. Taka trochę... Ona jest mała, wiem, że jest mała, ale... Ale coś na klacie tak ją miernie widać. Nie wiem dlaczego, aż przestań celować. Lepiej? Chwila. Nie widzę różnicy. Nie wiem o co chodzi, zobaczymy to później u ciebie. Coś z kaskiem jest podobnie, założyłeś ten kask i nagle widać twoją twarz bez kasku. Wiesz co, bo to jest coś takiego, że jak podchodzisz z bliska, to tak jest i to jest dlatego, że jak celujesz ze snajpery, to wszystko ci znika z ciała. Aha. I dlatego, żeby nie było, że jak celujesz, to pojawia się. A właśnie widzę, teraz twoja broń, którą nosiłeś chwilę temu, jest w powietrzu. No. I to specjalnie, żeby te kamizelki ani hełmy nie przeszkadzały przy PvP, tak na przykład jak to były na Dark Daisy. Teraz jak odejdziesz, to pewnie to zniknie. I teraz tak, tu mamy plecak 12 slotów. Zwykły plecaczek taki, no torba. Tu mamy plecak 16 slotów, to jest taki Alice Backpack. Podmianka jeszcze będzie zmieniona z czasem. Kursanta 26. Kurde, jak to widać dziwnie. Coś się zaczęło bugować.
Nie wiem dlaczego. Ja tu wszystko mam normalnie. Sportback. Ale i tak widzę przynajmniej te plecaki, które są trochę założone w poziomie. O, teraz jest pionie. Tutaj mamy plecak 35 slotów. Sniper backpack. I ostatni, najlepszy plecak, plecak Monty. Jest go bardzo ciężko też znaleźć. Znaczy, może nie jest aż tak ciężko, ale na kurde dzień grania takiego, może nie, no, z 6 godzin grania możemy znaleźć jeden taki plecak. Okay. Przynajmniej mi się tak trafiło i znajomym i reszcie. Dobra, tutaj mamy drut kolczasty. Dobrze się zwykły odbyło. Fire Fence. A, to znany nam wszystkim. Tak, tutaj mamy sandbaga, możemy go usunąć łopatą. Na Dark Daisy to nie działało, ale tutaj to ładnie już działa. Kolejną rzeczą jest Blood Trap. Pułapka, lepiej w to nie wchodź. I następną rzeczą jest mina. Po miny to nie będę pokazywał. Nie, ale możesz ją podłożyć. Sądę. Żeby był dowód, że to faktycznie jest tu mina podłożona. No, i tam ją możemy rozebrać itp. Itd. Kolejną rzeczą, ostatnią jest tors, czyli kolczatka. Ale jak podchodzimy do niej, to nas nie rani. Chodzi, bo... Tak, jeżeli powiedziemy o tym, to przybija nam koła. Także musimy uważać. I teraz tak, u mnie to będziecie tylko widzieć, także zapraszam tam do obejrzenia tego odcinka też u mnie. Podchodzimy do auta, otwieramy... Ej, otwórz się, Skorpio. Otwieramy ekwipunek i wsadzamy blachę stalową. Czyli to będzie pokazane jako animacja? U mnie. Nie, nie, nie. Set ochrona anowa dla samochodu. Kurde, opancerzyliśmy pojazd o 10%. Maksymalnie może być 100%, czyli 10 blach stalowych. Przez co, żeby rozwalić samochód, musimy troszeczkę więcej ammo w niego wpierdzielić. No, no właśnie, bo w każdym DayZ to było kłopotliwe, że nawet z pistoleta szło w banalny sposób. Nawet i teraz, z Wigila tym bardziej. Rozwalić prosty pojazd. No dobra, stań tu, Skorpio. No. Ja do niego podchodzę, klikam, żeby założył kajdanki i mogę sobie podejść do niego i wziąć mu wszystko, co ma w ekwipunku. No, także możemy do niego podejść drugi raz ale i ściągnąć. Jednak tutaj może was to zmylić, gdyż się okaże, że zostaniecie zakuci, a oponent was okradnie i ucieknie, ewentualnie jeszcze zabije. Radio to nie będziemy patrzeć, bo niestety nie udało mi się tego dodać. I teraz tak, tutaj mamy Bobcata. Podchodzimy do Bobcata. Wkładamy M60 i amunicję do tego. Czekaj, kurde. Mam wejść? No fajnie by było, bo wyrzucam na ziemię. A, dobra. I amunicja. I teraz, żeby do niego wejść, podchodzimy, klikamy H i siedzimy na działku. I możemy tam normalnie strzelać. Tak samo jest z Hel. To też jest coś nowego całkowicie, czy to już mogło mi się gdzieś... Wiesz co, to było u mnie na Dark Daisy, ale było zbugowane. A teraz tutaj dopracowałeś. Jest wszystko fajnie. Tak, tak, tak. Tak samo tutaj... Pod H się chodziło faktycznie. Celownik trochę jak ze shotguna. Tak, i teraz tak samo montujemy do Helki, pojawia nam się z przodu, wchodzimy tutaj, klikamy H i możemy sobie strzelać. Także jest naprawdę fajnie. Pojazdów na serwerze ogólnie rodzaj jest 43. Tutaj mamy, bo ja tutaj większość nasze, może nie większość, nie przejrzę. Połowę zrespiłeś, mniejsze. No, połowę. Dobra, tutaj mamy Bobcata, Quada, Policję, Sancheza, Landstalkera, Monster. Na pewno on się sprzyda. Hot Knife, Remington, Kadrona, Premier, FBI, Turismo. Turismo, żeby tym autem jeździć, potrzebujemy dwa silniki. Także wiecie, o co chodzi. Patriot i Clover. Jest tych pojazdów jeszcze dużo, dużo więcej, ale respić ich na razie nie będziemy. Animacje mamy pod 7890. A na... animacje mówisz pod 7890. Dobra, faktycznie. Dobra, czołganie się mamy pod N. N? Tak, tak. NK jest. No i czołganie nie wygląda realistycznie i nigdy nie będzie to wyglądało realistycznie, więc no chyba, że wybić z głowy.
Chyba, że wprowadzą w update'cie MTA możliwość dodawania własnych animacji. I tak, znajdujemy się teraz w bazie największej na serwerze. Informacje są pod F7, mamy tutaj ciekawostki, informacje, bazy, komendy. To samo będzie u niego na materiale, ja tego nie pokażę. Dobra, i tutaj mamy bazy. Bazy nie są za drogie. Mała 10, średnia 20, duża 30, większa 40. To jest baza za 40 zł Paysafe Cardem, ponieważ SMS-em jest troszkę mniejsza. I tak, jesteśmy na górnym piętrze, to się na górze otwiera pod komendą, także można wlecieć helką, teraz sobie ładnie zjedziemy w dół. Skorpio, chodź się bardziej przysuń, bo tam są tekstury. A no jasne, żeby nie było potem kłopotu. No to przedstawiliśmy górne piętro największej bazy i ich takie skiny pojazdów, broni. To jest, przedstawiliśmy to, co jest najważniejsze. Tak, dokładnie. A jeszcze dodam wam, że zakładając hełm i kamizelkę pojawiają się koło ikonek po prawej stronie, ikonka hełmu i kamizelki, także fajnie to jest. I oprócz tego, co ja miałem powiedzieć, zapomniałem. Dobra, wiem, nowe ubrania są. Jak widzicie, tutaj mamy nowe krótkie spodenki, których na Darwizji ani na poprzednich serwerach nie było, także opłaca się naprawdę wbijać i sobie tam pograć od czasu do czasu. My się możemy jeszcze zobaczyć, może pokażemy, nie wiem, jakąś militarkę czy coś. Nawet no, mamy tutaj w Sanfiera, to chodź, ci tutaj wszystko pokażę. No dobra. To już sobie pobiegniemy, bo pojazdów raczej respić nie będę. No tylko mnie zastanawia, dlaczego tutaj tak jest ciemno. Mówię o drodze. Wiesz, aha, tekstury dróg, no bo specjalnie zostały wprowadzone takie tekstury, których jeszcze na żadnym polskim serwerze nie było. Nie są one mojego autorstwa, ponieważ są one z internetu, ale naprawdę fajnie to wygląda i ogólnie mapa będzie zmieniana. Właśnie, powiemy teraz o update'ach, co będzie w przyszłości. W przyszłości, czyli prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu, dzisiaj jest 20 stycznia. Będzie tak, nowe ubrania będą dodane i całkowicie nowa mapa, będą nowe drzewa, co naprawdę klimatu doda, mniej pobierania, bo będzie mniej obiektów na serwerze. No tak, zmniejszysz tą ilość. Tak, i naprawdę można było szybciej się dostać na serwer. Naprawdę będzie zarąbiście, jeszcze się przekonacie o tym. Kurwa, mam te lagi i nie zabija mi zombiaka. Co miałem jeszcze powiedzieć? O zombiakach. A propos zombiaków, są trzy rodzaje zombiaków. Zombie, które chodzą normalnie. Zombie, które biegają truchtem. I tutaj mamy Splintera. Splinter jak przy... Chyba, że on jest zabity, no. Zabity czy nie zabity? Nie. Nie, zbugowany. No jaki zbugowany? To mamy już czwarty typ zombiaków. No i one są prawdopodobnie szybsi. Jak to się szybsi, nie? No najszybsi. Także musicie uważać na nie. Dobra, co by tu jeszcze ciekawego powiedzieć? Grawitacja. Czy nie została jakoś poprawiona o jakąś setną albo tysięczną? W sumie chyba tego się nie powinno tyczyć, bo grawitacja powinna zostać taka sama jak zwykłej podstawce. I nie oberwałem jak coś. Okej. Jeszcze antidot, właśnie. Antidotum? Tak, jeżeli nam szybki papier oli zombie, to od czasu do czasu mogą nas zarazić, przez co będzie nam schodzić krew, także musimy użyć antidot. I wtedy nam usuwa to wszystko, wszystko jest wtedy zajebiście. Więc naprawdę będzie fajnie. Aha, jeszcze co do update'ów, będzie dodany właśnie, czekaj, bo ja nie wyłączyłem slotbota i te sprintery się bugują. Zaraz to włączę. Będą dodane boty i bossy. Boty, zwykłe boty, które będą szczec jakichś właśnie arejek malutkich, a bossy będą to jakieś kurde wyrąbane takie kurde soldiersy
z których po zabiciu będą nam dropić naprawdę fajne itemy i które będą nas miały na prawdopodobnie dwa hity. Także będzie ciężko. I będą mieli strasznie dużo HP, więc jakieś trzy magii do krowy będziecie musieli na nie wziąć. Masz no, no to... Tak, mam i jest... O, tutaj jesteś. Kurde, zombie, 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 zombie. Ej, przez ten ping nie mogę go zabić. Dobra, już. Dało radę. Czekaj, ja się go tu rzucę do lutu. Żebyś... A musisz odsunąć. No dobra, już. Bandaż, żeby tam wcześniej miałeś próbę z podniesieniem, nie wiem przez co. Trzymaj, tutaj masz pójście teraz. Sam krwawię. Dobra. No, no to chyba to będzie tyle, że masz w tym odcinku, nie? Co do tych efektów, to wybuchy są tylko dlatego, bo mam nowe efekty wklane do MT, do GTA San Andreas i coś właśnie. To druga połowa reklamy będzie czarno-biała. Dobra, ale to chyba tyle, nie? Czy coś jeszcze? Nazwa serwera będzie jakaś do ustalenia? Nie, wiesz co, nie. Będzie polskie DayZ zawsze. Dobra, polskie DayZ. Graczy myślę, że będzie więcej po tej reklamie, chociaż ja tutaj nie uświadamiam wam, że będę stale grał, bo próbuję ciągle wybrać serwer. Na topce miałem grać, ale z racji tego, że ekipa prawdopodobnie nie miała zawsze czasu na to, to od czasu do czasu zagram na Fragujemy. Nie wiem, jak będzie to z innymi. Jedna osoba mi mówiła nawet, żebym się z Machinem dogadał, druga, żebym z Maxiorem, takie tam. No ale to już jest poza miarę reklamy, tylko tak chciałem uzupełnić informacje, bo takie miało miejsce to zdarzenie. IP w opisie, nazwa. Aha, posiadamy jeszcze własnego TeamSpeaka. A no tak, 15 slotów na maszynce, także wszyscy będą mogli tam siedzieć, darmowe kanały. IP też będzie TS-a i nazwa administratora. Jak nie zapomnimy, to jeszcze Skype'a dodam, tam Skorpę dodam jego w opisie, jeżeli ktoś miał jakąś sprawę do mnie. No tak, albo do mnie i wtedy przekażę go do administratora tego serwera i będzie wtedy mógł się porozumieć. Bo ja tam ewentualnie tylko mu mogę powiedzieć co widziałem, jak na dzień dzisiejszy. Kurde, ten fraz mi strasznie dużo FPS-u zżera. Dobra, to nie przedłużajmy może nagrania. Dzięki ziomeczki za oglądanie. Zostawcie tam lajka, subskrypcję i oczywiście jakiś pozytywny komentarzu. Skorpia, jak i u mnie. Zapraszam na serwer, bo naprawdę warto jest wejść. Warto pobrać te 400 mega, żeby pograć. I... Tak, bo to nawet nie jest pół giga, ale widać, że to jest troszeczkę... Troszkę się napracowałem, zresztą no tak, sami bo widzicie. Jest różnica, teraz ją czuję, aczkolwiek jeszcze i tak będzie dużo do życzenia, żeby poprawić kolejne... Tak, co do update'u, wszystkie informacje na temat update'ów będą na fanpage'u Overnight, możecie sobie tam wpisać. No to jak podasz mi link do fanpage'a, to też dodam do opisu. No, także... Te informacje będą udostępnione w opisie. Screenshoty z zrobienia mapy na pewno jakieś tam się znajdą, także będziecie mogli sobie popatrzeć przed tym. I jeszcze tak, pierwsze trzy grupy pięcioosobowe dostaną średnią bazę na zawsze i pierwsza osoba, która przegra 150 godzin na serwerze w sumie, tutaj pod tabelą sumuje czas, jak widzicie, gry, także pierwsza osoba, która nabije 150 godzin, dostaje największą bazę na zawsze. Także możecie ziomeczki wbijać, jakieś tam konkursy, eventy na pewno będą. Jest jeszcze, mam jeszcze wiele planów co do tego serwera, bo to jest mój ostatni serwer, także chciałbym, żeby ktoś go docenił i tam zapamiętali mnie jako kogoś dobrego. Ja postaram się docenić nawet po tej reklamie, jak już będzie wrzucona. Mimo no. tego, że nie będę często na serwerze. Dobra, ja muszę użyć antidot, bo mi kurde krew schodzi. Jak kurde patrzę się na to od 5 minut, a nie chcę mi się na szpital iść. Mam 20 FPS-ów przez tego frasa, no zajebiście. To spróbuj Camtasium nagrywać. O Boże. Nie, podziękuję, już kiedyś próbowałem. No ale dobra. To będzie tyle.
Subskrybujcie, żemeczki, lajkujcie, komentujcie, trzymajcie się, na razie, cześć.